No więc, cześć, witajcie, ja jestem Simon, a to jest kolejny odcinek gry Polanie 2. Więc, chodźmy. Niech Mirko otworzy bramę. Oczywiście tu już mamy naszego druha Mieszka. Tak, brama otwarta. Więc chodźmy dalej. Oczywiście już więcej postaci, jak widać, łucznicy i tak dalej. O, i wiedźmy. Nie wiem, czy w tą stronę, czy tutaj. Nie, pójdziemy tędy, zobaczymy, co tu jest. Do dzieła. Godzimy hultaja. Chcą mnie położyć, psie krwie. Czy nie to? Także łucznicy są naprawdę dobrzy przeciwko wszystkim mobom, tylko są bardzo... mają bardzo mało HP. No, proszę, znaleźliśmy naszego drucha Dobromira. Zobaczmy, co ma nam do powiedzenia. Moich starych oczu zbudź zobaczyć. Coś jest problem z tymi niektórymi dialogami. Dobromirze, muszę zjednoczyć lud i obalić tego tyrana. Jak tu jednak wojaczkę zaczynać, jak ni grodu, ni ludzi? Nie poddawaj się, książę. Kmiotkowie pójdą za tobą. Okazać im swą charyzmę i sprawiedliwość musisz. Po drugiej stronie rzeki była do niedawna mała osada. Kilka dni temu zbrojni z sąsiedniej wioski złupili ją doszczętnie. Ukarz winowajców, a u tych, co przeżyli, lojalność zdobędziesz. Myślę, że z naszymi mieczami i łukami rozprawimy się z nimi raz dwa. Miej się jednak na baczności i nie trać czasu. Kościejowi szpiedzy rychło swemu panu doniosą, że bunt się szykuje, a wtedy z regularną armią przyjdzie ci walczyć i z siłami nieczystymi. Trza więc do boju ruszać. Dzięki ci, przyjacielu Dobromirze. Bądź zdrów. I ty, szlachetny młodzieńcze, oby potężny Perun sprzyjał ci w boju. No dobra. Wymieniałem cięciwe. Jestem gotów. Więc chodźmy. Sprawimy się z nimi. Z kim? Baranie łby, zrobię z was cedzak do kaszy. Z sił opadam. Widać, czas mój nadchodzi. Rozumiem. Dobra. I mam pytanie, co kto tu wziął? Aha, zbroje 12%, okej. Okay. Widocznie Mieszko miał słabą tą tarczę jakąś. Teraz pewnie jest troszkę lepsza. Zobaczymy, co to za tarcza. A, no praktycznie prawie jak podstawowa. Podstawowa ma 10, ta ma 12, ale zawsze coś. Poleżeć w pierzynach, ale twoje słowo jest dla mnie rozkazem. Pierwsza strzała po łechce, druga zaboli, a trzecia zabije. Fajne mają te teksty. Muszę przyznać, naprawdę te teksty mi gdzieś tam w pamięci dawno, dawno kiedyś zapadły i cały czas praktycznie siedzą. O właśnie, tego typu teksty. Bez wahania. Tu mamy troszkę wojów. Ojojoj, ach. Nie zdążyłem go uratować. Dlatego mówię, jestem słaby w RTS-ach i to mi nie wyjdzie tak prosto. O, możemy sobie krowę zrobić, ale jakoś nie chcę krowy. Tak, bo to są świątynie do przemiany w krowy i tak dalej. Oto, czego nauczyli mnie w Sherwoodzkim lesie. Zniszczmy im chatkę. Już napinam cięciwę, widzę
strzały końca. Ustrzelimy wroga albo i zająca. Honor i chwała. Dobra, weź sobie tarczę oczywiście. Lepszą. Mieszką. I idziemy dalej. Przy okazji. Ustawię sobie tutaj. Chociaż w sumie mogę to sobie odpuścić już. O, widzicie. Oni mają 5 razy więcej HP. Mieszko i Mirko. Od moich wojów. Od moich łuczników, przepraszam bardzo. To tutaj? Tak, to tutaj. Oczywiście. Witajcie, szlachetni rycerze. Zbrojna banda, z którą się starliście, nie dalej jak 3 świtania temu napadła na naszą osadę i złupiła ją doszczętnie. Na kolanach błagamy. Ostańcie z nami do czasu, aż z ruiny się podniesiemy. Niech tak będzie. Moich rozkazów jednak słuchać musicie i wypełniać je co do joty. Panie, od zguby nas uchroniłeś. To i służyć będziemy wiernie. Witajcie w naszych skromnych progach. No proszę, jak ładnie sobie zdobył wioskę. Przyszedł, macie wypełniać moje rozkazy i co? No i wypełniają. I to, czego nie znajdziecie w żadnej innej grze, czyli walutą jest, uwaga, mleko. Tak. Wiem, że brzmi to durnawo, ale no taka prawda. Porobię sobie tutaj wszystkie jakieś grupy. Bo to grupowanie jest bardzo ważne. Nie będę budował sobie teraz drwali. Poczekam na mleko. Wybuduję sobie łucznika. Albo krowę. Nie, łucznika. Lepiej budować łuczników, bo wiem co będzie zaraz. No. Oczywiście tu są też upgrade'y. Przede wszystkim łuk. Bo obrażenia nie są mi potrzebne u drwali. Natomiast u łuczników na pewno się przydadzą. Nie traćmy czasu, działajmy. Jak mówią wyspiarze, czas to money. Jak sobie życzysz? No, łucznicy mają teksty jak Robin Hood, ale to w sumie fajna sprawa. Czyli jeszcze nie mamy wieżyczek obronnych. Tu będę musiał oczywiście te wieżyczki pobudować. Dokładnie tutaj. No, krowy, dawać mleko. Młódźka i krasula, czyli moje dwie krowy. Oczywiście imiona też są jakieś takie starosłowiańskie. Gościsław, Dobrosław, tak? Dobra, ile mam mleka? 71. O, placek nawet krowy jest. Także do krów żadnych upgrade'ów nie mam. Nie wiem. Wielkość pęcherza czy coś może dałoby radę. Dobra. Także krowy już się doją. Oczywiście krowy też mają swój level. Tak, zdobywają punkty doświadczenia za jedzenie trawy i dojenie. Głupio to brzmi, ale no tak jest w tej grze. Dobra, także wszystko wybudowane i pojawił się Dobromir. Przybyłem tylko chwilę, by cię ostrzec. Powiedz stali wizji. Dziękuję, kapłanie. Zapamiętasz jeszcze lekcję taktyki? Wie
wieże obronne z łucznikami skutecznie powstrzymują nacierających na gród. A jakże? I mnie to na myśl przyszło. Dobra, także musimy się obronić przed wilkami. Więc... Tutaj poproszę raz... Dwa... Dwie wieże. Albo nawet cztery. I zaraz łuczników tu przywołamy. Będą po kolei wchodzili na wieżę. A. O, i zaraz stracę. Łuczników. Dobra. Także wchodzisz tutaj. Czemu Mirko nie atakuje? O, dobra. No. Także póki co łucznicy sobie jakoś radzą. A, bo tu mnie będą atakowali inni przeciwnicy, taki mały spoiler. A póki co... O właśnie, jakiś niedźwiedź. Dobra. Także tutaj też... Jeszcze dwóch łuczników tutaj zaraz wejdzie na wieżę i. No i będziemy już mieli solidną w miarę obronę. Nie traćmy czasu, działajmy. Jak mówią wyspiarze, czas to money. Tutaj wilki już mi raczej nie zagrożą. Bez problemu. I teraz tak. Krowy. Dwie krowy. O, dwie krowy na takie... Na taką osadę to już jest raczej mało. O. No dobrze, i jak nam się nabije mleko, to zrobimy też ten topór bojowy. A wy się póki co prześpijcie. Co radzisz? Powinieneś... Dzięki ci. Dobra. Będę pomijał rozmowy. A to z tego powodu, że chcę jak najszybciej po prostu jak najwięcej wykonać w odcinku, bo jak widzieliście te dialogi, cały odcinek praktycznie zepsułe. Dobra. Tak. Musimy wybudować bramę. No i misiek, zostaw mi mojego tego, moją krowę. Idź się doić, krowa. Ja potrzebuję na chatę wojów. Dobrze pamiętam? Tak, chata wojów, dokładnie. I wybudujemy sobie kilku wojów. Troszkę tą grę spowolnię. Bo ten czas za szybko tutaj leciał. No, poproszę. O, jest, dobra. No, miśki moje. Już, szybko. Teraz jest chyba normalne tempo. Tata wojów już się troszkę dłużej buduje. Bo te budynki mają... Nie, jednak nie. Jeszcze jednego kolegę im zrobimy do kompletu. Już mi tylko połowa czasu została. Zanim ta chata się wybuduje, to będzie 90 sekund. A jeszcze musimy wybudować bramę. Obowiązki czekają. Szczerze, zrobiłbym te krowy jeszcze, ale muszę mieć mleko na wojów.
bo tu zostało 90 sekund do ataku. A jednak warto się do tego ataku by było przygotować. No, szybko, szybko, szybko. Dobra. Przydałby się miecz chociaż zrobić. Dobra. Masz, panie, nowego poddanego. I tutaj chyba palisadę będzie trzeba podostawiać. Tak, dokładnie. Tutaj i... Ta palisada niestety nie chce się tak fajnie odwracać. Więc dobudujcie tutaj tą palisadę. Poprosimy teraz jednego łucznika stąd. Tutaj. A my robimy kolejnych wojów. Oh my god, po waszemu natry głowa wróg atakuje. Słucham. Gdzie ten wróg? Takie małe pytanie. Uchodzić czy nie uchodzić? Oto jest pytanie. Czyli już tutaj są. O la boga, atakują nas budynek. Tam do kata biorą mnie. Widzę, że tu będę musiał jeszcze palisadę dobudować. Okej. O, teraz już będzie okej. Pytajcie za broń, kmiotkowie. Wróg! Co za ciężka praca. Czyżby od tej strony? Tak, od tej strony. O, proszę, czyli od tej też atakują. Dobra, niech sobie powbijają level łucznicy. Zawsze to samo. I będę musiał zbudować jeszcze jednego łucznika. Uchodzić czy nie uchodzić? Oto jest pytanie. O, masz panie nowego poddanego nasz budynek. Czyli teraz z tej strony. Proszę, żeby zszedł i się przespał moment, a ja kolejnych wojów. Masz jakiś problem? Aha, czyli już atak powstrzymany. Stare kości, te kanały międzywymiarowe są okrutnie niewygodne. Widzę, że poradziłeś sobie ze zbójami. Udało nam się odeprzeć atak. Rośniemy w siłę. Skąd wracasz tym razem? Odwiedziłem mojego przyjaciela, Boży Ciecha. Opiekuna świątyni Swaroga. Szukaliśmy w starych pergaminach wzmianek o kościelu. Na próżno. No, dopiero także powoli powstaje siła przeciwko kościołowi. Pewne ukazały. Cóż takiego, Dobromirze? Niejasne to sprawy. Do jednego miejsca zdawać się... Zobaczmy, co mają do powiedzenia. Do pogańskiej wioski, gdzie obrzędy tajemnicze miały miejsce i gdzie wiosen temu 20 przybyła pewna kobieta i porodziła naznaczone dziecię. Obcych bogów tam czczono na ten czas. Noc, w którą narodziło się owo dziecię, zwali nocą Walpurgi. Iście. Na zachodnich krańcach księstwa celtyccy osadnicy zamieszkiwali. Ojciec o nich przy wieczerzy nieraz rozprawiał. Gościnni pono i pokój miłujący ludzie. Gdzie znajduje się ta wioska? Jak tam można dotrzeć? 9 ludzi zabierzesz ze sobą. Obok drogi za wioską naznaczone już miejsca. Ustawisz wojów. Sam zaś jako ostatni pozycję zajmiesz. O resztę ja się postaram. Bez trwogi.
To standardowa procedura. Dobra, także teraz mam czas troszkę się rozbudować jeszcze. Póki co oczywiście no nie będę się tu ustawiał. Bo i po co? Oczywiście oni mnie cały czas będą atakowali, ale to już są jakieś tam małe siły. Także foj. Wszystkie krowy sobie też zrobię. I ulepszymy wioskę do końca, na ile mogę. A w kolejnym odcinku wyruszymy na przygodę. Oczywiście jeszcze żelazny miecz i stalowy puklerz zrobię. Te widły też chyba. A, też nie można. Dobra. Palisada jak talala. Czyli to zero chyba mleko wykorzystałem. Czy ja mam jeszcze jednego ucznika gdzieś wolnego? Oj, nie mam. Brama niestety sama się nie będzie zamykała. No to tu się ucznika wstawi. Okej. Zrobię tak. Dwóch tych i dwóch tych jeszcze. I co? Dokończmy tutaj palisadę. Jakoś w taki sposób. No niestety wilki uciekają i no nie dają expić moim postaciom. Dobra, póki co tu jest wszystko zrobione. Teraz upgrade'y będzie trzeba zacząć robić. Mam 50 mleka? Mam. Dobra. Ulepszymy sobie ten topór. To się jednak też przydaje. To jeszcze oczywiście tego mleka troszkę będę potrzebował. Coś zbudować czy rozwalić? A tu krowa stoi pełna. Już druga. Widać, te krowy już po 90 mleka dają. Taka nowa daje 50. Także jest różnica duża. Potrzebujesz siekiery? No dobra, teraz już jest względny spokój. Zlecone prace zakończone. No, czyli już mają lepsze topory. Dobrze mówię, tak. Czyli teraz jeszcze. To i będzie okej. Tak.
czyli to ma 19% zbroi i 10% ochrony przed magią. Ta tarcza. Jestem ciekawy, ile za jedno dojenie taka krowa dostaje doświadczenia. Zaraz zobaczymy. A. A, no czyli... Za każdą sekundę tam... Troszkę tego doświadczenia dostaję. Nie wiem czemu interesuje się tymi krowami, ale okej. Jeszcze potrzebuję 200... 500 mleka, 500, 580 mleka. Praktycznie ponad jeden zbiornik do pełna. Prawie dwa. Dobra. Uczników tutaj nie będę ogólnie potrzebował, kiedy będziemy wyruszali na tą misję. Ale dwóch włóczników wezmę, bo na odległość też jednak ta broń się nieraz przydaje. No teraz już to mleko będzie naprawdę szybko leciało. Dobra. W sumie teraz mogę już przyspieszyć grę. Zapomniałem o tym. Dobra. Masz panie nowego poddanego. Drugi włócznik. Teraz już tylko upgrade. Włócznik. Tomisław. Zaraz wszystkie krowy się wydoją i no i będziemy mieli już. Chciałem powiedzieć załogę. Ale to troszkę nie ta gra. Czyli zlecone prace zakończone. O, dostałem SMS-a. Dobra, teraz podejrzewam ile minuta? 35 sekund. No, no to momencik. Zbierzemy kogoś. Dobra. No nie chcę się tak ładnie ustawić. O, właśnie. Weźmy sobie jednego budowniczego. Tak, wiem, że on nie służy do walki. Ale ja wiem, że będzie mi potrzebny. Taki troszkę spoiler, ale... No nie będę kłamał, przechodziłem tą grę już... Przynajmniej do tego miejsca, nie raz. Któż to atakuje? Zastanawiam się, czy tu się wybierać po ten łuk. Tylko, że to jest chyba normalny łuk, taki jaki ja mam. Jestem na Trygława. Zlecone prace zakończone, panie.
Dobra, także Mieszka możemy już ustawić. Nazywam się Mirko, książę Mirko. A Mirkiem tu podejdziemy. Poczekamy, aż skończy się. Tutaj. Aha, dobra, już wszystko jest skończone. Okej. Okay. Także to by było na tyle w tym odcinku. Więc lajkujcie, subskrybujcie, followujcie, komentujcie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, a ja się z wami żegnam. Cześć!